Siemano ludziska, witajcie, z tej strony Rashibu, jest to kolejna seria Goliath Mass Effect, do której podchodzę z bardzo dużym entuzjazmem, tym bardziej, że grę tą przeszedłem wieki temu. Tak robię, zrobiłem postać. Military Database. Classified information requested. Bingo. I grę przeszedłem wieki temu. I mam nadzieję, że teraz przejdziemy ją sobie jeszcze raz z wami. I zrobimy sobie swój własny profil i będziemy... I to będzie. A, idźmy w tandetę może. Bez klimatu i tak się będziemy delegować jako Shepard. No i ogólnie rzecz biorąc, Mass Effect 1. Mogę się pochwalić tylko tym, że mam pudełkową dużą wersję jeszcze, gdzie obecnej chwili klucze z tym to jest. Data corruption detected. Bardzo powszechna rzecz. I trochę tylko zapoznałem się z. Confirm pre-service history. Tak. Confirm military specialization. I chciałem zrobić. Szpiega. Confirm facial identification. I teraz zabawa. I teraz będziemy się bawili już w ogóle. Bardzo, bo chcę zrobić własną postać. Jakiegoś Goliata, który byłby chociaż trochę podobny do mnie. Mam taką... O no, kurczę. Mam taką nadzieję, że mi się uda coś takiego zrobić. Nie chcę jakiegoś pana blizny tutaj, ani nic takiego. Grubość szyi, trochę... No, aż takiej to nie ma chyba. Kości policzkowe. Zróbmy może rozmiar uszu. Wielkie. nie róbmy jakiegoś pół elfa może tak, bo tak to, aż tak tragicznie to ja nie wyglądam. Oczy, kształt oczu. Czy jak ja mógł kształtować, to dobre pytanie teraz, hehe. Nie no, zostawmy coś takiego. Głębokość oczu. Okej, łapię. Kolor tęczówki, właśnie, czy jest mój kolor? Chyba ten jest najbliższy do mojego. Dobrze, szczynkę zróbmy. W sumie to ja mam brodę, więc to się nie będę przejmował. Usta, nie wiem czy usta, zostawmy też takie. Nos. Jak to się robiło, można by go jakoś tam było, o właśnie. Nie no, ja mam bardziej taki nos mam. Po złamaniu. Okej. Okay. Spójrzcie tu. No. Broda, tak, właśnie. No nie myślę, że nie będzie brody takiej, jaką chcę. O, serio, nie będzie. Nie będzie. O lol, niedobrze. Nie będzie, łe, dobrze. No to lipa, no to... Kurczę, chciałem taką pełną brodę, gdzie tu odtąd, taką grubą z wąsem. O. No co będzie coś takiego. Wtedy kolor. Ciemny blond. Tak. A zaraz za to uśmiecie się moi mili. Szary. Szorym być. No dobrze, coś takiego zostawmy. Profile reconstruction complete. Bezwzględność, szpieg, ziemia. Identification confirmed. Poziom trudności, weteran, nie będziemy się bawili w jakieś tutaj niższe. Wspomaganie celowania, przynajmniej nie pamiętam co to daje. I użycie oddziału mocy przez oddział, tak. To zostawmy włączone. No i zobaczymy jak tutaj teraz nam to przejdzie. Witajcie na Eden Prime, na której niedługo zajdziemy. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets, learned to look out for himself.
He got most of his unit killed on Torfin. He gets the job done, no matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. W roku 2148 badacze odkryli na Marsie pozostałości starożytnej pozaziemskiej cywilizacji. Owe tajemnicze artefakty ujawniły zdumiewające nowe technologie, które pozwoliły podróżować do najdalszych gwiazd. Pozostawą tej niesamowitej technologii była siła kontrolująca strukturę przestrzeni i czasu. Nazwali ją największym odkryciem historii ludzkości. I syndrom ten nazwano Mass Effect, czy jakoś tak... Wy możecie wcisnąć pauzę, Janie. The Arcturus Prime relay is in range. Initiating transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot. Acquiring approach vector. All stations secure for transit. Nie wygląda źle. Hitting the relay in 3, 2, 1. Polecieliśmy. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihlus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. That's enough. You're soldiers. Act like it. Sorry, Commander. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihlus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Great. You pissed the Captain off, and now I'm going to pay for it. Don't blame me. The captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. No i taka jest prawda. Kisze biegamy jak baba, no ale... No i to jest właśnie Mass Effect. Także cóż, z fabuły nie pamiętam już nichuchu. Zobaczymy sobie, z czym to się jadło. I Nihlus był widmem, z którym... Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. Przyjdzie nam tutaj właśnie pogadać trochę. Okej, okay, no on był Wondersona niby, a mamy już tu być, tak? The captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I'm a Marine, not some tourist on vacation. It's more than just a tourist destination, isn't it, Shepard? Eden Prime is a symbol of your people. A perfect little world on the edges of your territory. Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it, really? Are you trying to scare me, Spectre? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this?
I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. I don't like being kept in the dark, Captain. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. We can handle this on our own. Unless something goes wrong. There's more, Shepard. Nihlus isn't just here for the beacon. He's also here to evaluate you. Since when do we answer to the Spectres? You're smart enough to know how things work, Commander. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfin. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihlus will accompany you to observe the mission. No dobrze, i czego jeszcze możemy się wtedy dowiedzieć? To jest na temat Prothean, Eden Prime i nadajnika, no... Ale... Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden... Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties! I repeat, heavy casualties! We can't... An evac! They came out of nowhere! We need... Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Łapka? Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker. Fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. No, czyli wyszło na to, że zamiast po cichej misji... Gauging stealth systems. Mamy... Problem. Mamy duży problem. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point one. Nihlus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihlus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission.
Otherwise, I want radio silence. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Nihlus is on our side. He wants you in the Spectres, and he wants that beacon. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Czyli zostaje nam... Ship perimeter secure, Commander. Czyli zostaje nam teraz, co najwyżej, wziąć pistolet w łapę, bo mamy tę postać... What the hell are those? Gasper. Oh god. What happened here? Zwęglone ciała, tak, nic dobrego, żaden dobry znak. I po karabinie snajperskim, bodajże szpieg był na karabinie snajperskim, tego co pamiętam, i pistolety, ale zobaczymy to wszystko. Niedługo pewnie przy level upie najbliższym. I w tym momencie już ponosimy pierwsze straty. Ale widzicie, pierwsi przeciwnicy. Dronki. I to było jak? Karabiny snajperskie i pistolet, tak. Tak jak myślałem. Aha, to możemy. Pancerz taktyczny, elektronika, deszyfracja. Rozdajemy sobie po jednym tu i. O! Rozdajemy może tak poziom. Trochę w wszystkie skille pomocnicze i w całą resztę. Rip right through his shields. Never had a chance. Leave him. We need to finish the mission. Aye, aye, sir. No, misja jest najważniejsza. Będę starał się grać takiego. Powiedzmy to badassa. O, w ten sposób. Heads up! O. I've lost shields. Nie wiem, za czym Shepard się chował teraz, ale spoko. Jak bym się chciał, żebyś się przykleił do tego. Nie za bardzo wyszło. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. Zestaw ulepszeń. Co tu było? Uszczelnianie sensor bojowy. Nie. Weź wszystko. Nie pamiętam, że znam dokładnie, jak tutaj się, jak wyglądała zabawa z ulepszeniami. Ale myślę, że z czasem to jakoś rozwiniemy i znajdziemy. Oczywiście bardzo będę stawiał na exploring map i przede wszystkim będzie dużo zwiedzania map. O mnie żel. Jak się używało? Ops. Jedna dronka z głowy. Druga. O, tarcza jeszcze trzyma. Bumbaya. Ała. O tak. No i właśnie. Getty. Zwierzątka, które nie lubiły za bardzo ludzi. Przynajmniej te tutaj. Przyklej się. No. Thanks for your help, Commander. I didn't think I was gonna make it. Co masz do powiedzenia? Mary Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? I need a status report now. Oh man, we were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. The Geth haven't been seen outside the Vale in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. Lieutenant Olenko and I will take care of this. Let me come with you, sir. The Geth slaughtered my unit. Give me a chance to get even. She knows the area, Commander, and we could use the extra firepower.
Just don't forget who's in charge. Understood, Commander. You give the orders and I'll follow them. Move out. Czas zawijać graty i manatki. O, na ekran punktu pozwalacie wymienić modyfikację broń pancerz. Oki. Tylko. Aha, tutaj mamy mod. A nie, to jest, nie jest mod, to jest pistolet kolejny, tak? Tutaj właśnie mamy trzy statystyki podstawowe. Obrażenia, przegrzanie, wskaźnik celności. Co to jeszcze było? Tu chyba były... Aha, sensor bojowy. Muszę skansować. I amunicja przeciwpancerna. No to przeciwpancerne sobie zapakujemy. Teraz tylko w którą stronę to trzeba było iść tutaj. Jest strzelba. O. Lekki pancerz. Lekki pancerz chyba możemy użyć. Aha, ona dostała falę ognia. Dobrze. My nie dostaliśmy nic, tylko teraz jak był inwentory. Jak wpłynek te Y. I. I mamy lepszy pancerz od tego, co znaleźliśmy. No i dobrze. Ogólnie tak, spoko. No, czemu nie mogę biec? Aha, tu chyba jakąś minę mamy. Aha, i przez Y powodujemy, że przechodzimy wolniej jakby. No, za osłonę. Dobrze. Przesuńmy się kawałek dalej jeszcze. Niestety nie lubię tego właśnie w tutorialach tego typu. Bo one bardzo nas ograniczają, jeżeli chodzi o rozgrywkę. O, no proszę, przeciwpancernymi to od razu mocniej klepiemy. I dziękuję, dobranoc. No i jak widać... O. No zapomniałem, tu nie mam czegoś takiego przeładowania, już naciskaczek z przyzwyczajenia. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Let's get moving. Williams, where's the camp? It's just on the top of this ridge, up the ramps. Za dużo czasu tylko tutaj spędzamy teraz. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Czyli... Zacznijmy inwentory jeszcze raz. Mściciel. Mściciela damy jej, ponieważ my nie będziemy używali karabinów wyborowych, ale za to będziemy używali karabinów snajperskich. Aha, ona też już ma widzę lepszy pancerz, dobrze. A Alenko, Alenko nie ma tutaj nic takiego, co byśmy mogli mu zaoferować. No dobrze. Czyli dostaliśmy nowy karabin snajperski, który mamy pod... Kurczę, nie pamiętam jak się wybierał. Dobrze, ogarnę to pewnie z czasem. Ogarnię to się z czasem. O tak, i te zombie śmieszne. O God, they're still alive. What did the Geth do to them? Tak, R rzut granatem, już widzieliśmy. Uiii. Chociaż i tak podstawą będzie strzelanie do nich. Doj tak. Oj, śmiechowo się ich wysadzało zawsze na boki. O, tu jeden został. Podejdź do czegoś, wciśnij R, żeby usłyszeć jego opinię. Łatwa deszyfracja. No dobrze. Jak to się robiło? Aha, to było takie coś. Aha, to już pamiętam. No. Humans. Thank the maker. Hurry, close the door before they come back. How did you end up in this shed? We hid here during the attack. They must have come here for the beacon. Luckily it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain.
What's wrong with your assistant? Well, has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. No. Say goodnight, Manuel. Uciszmy go jeszcze. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh my god! What did you do? That might have been a little extreme, Commander. You can't just go around whacking people in the head. It was only a matter of time until he did something crazy and dangerous. Dokładnie. I suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Williams, take us to the spaceport. Good luck, Commander. Dokładnie, żeby, kurczę, jej coś tu zrobił, by było później, że wojsko nie zareagowało, no. Nie, ale tak serio, no, goście zaczyna już tak bredzić, że naprawdę mogła być kwestia czasu, jakby coś komuś zrobił. Na początku zbierzmy całą broń. Omnijel. Omnijel, jak Omnijel działa? Musiał to wszystko przypomnieć. O, Ashley może dostać jeszcze lepszy karabin? Nie, nie może. Nie może dostać lepszego, bo nie mamy lepszego, niestety. Ulala. Średni pancerz Turianin. Aha. Wow. Było dziwne przebicie przez sekundę, ale spoko. Mam nadzieję, że nic się nie skiepściło. Lekki pancerz. Kolejny. Zobaczmy tak. Zobaczmy ten lekki pancerz. Aha. Kijowy jak nic. Pistolet nic. Lolo. W sumie też zmieńmy sobie ekwipunek, jeżeli możemy, na chociaż odrobinę lepszy. Saren. Nihlus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. O, ładnie. Użyj mocy przeciążenia. What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. Ding dong. Ty tutaj? Statek, który się zabiera. Aha, z pasem był hut. Właśnie. Czyli co my tu mamy? Fala ognia, resztę bajerów i... duży statek getów, który nam uciekł. Tymczasem my musimy przestać się przejmować tym, co jest tam. A zająć się tym, co jest tutaj. Tak, może zróbmy w ten sposób. Szybki ostrzał. Rzut. I może przeciążenie. I poleciał. Bardzo ładnie. Teraz przydałby nam się drugi zestaw. Strzelec wyborowy. Czyli mniejsze przeciążenie to jest na broń. Plus doliczmy do tego celniejsze strzały. Tylko czy tu nie mamy nigdzie już... niczego? Zobaczmy tutaj może, ten barak. Będę chciał przeszukiwać, ile się da rzeczy na mapie. I tu jest łatwa deszyfracja. No spróbujmy, zobaczmy obejście ręczne. Tak. Udało się. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? No tak, tylko nobody moves a muscle until we know who you are. Nice going, Cole. I told you we should have stayed hidden. It's okay. We're all on the same side here. We're just farmers.
We've been hiding ever since that ship first showed up. Mm-hmm, jasne. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that! We survived! If they made it to the garage, they could have had a fighting chance! I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. If there's something you're not telling me... Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You greedy bastard. You weren't running for your life. You were running to check on your merchandise. No, it's not like that. I just knew there were some packages here. Something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. I'm only gonna ask this once. Think long and hard before you lie to me again. Are you sure all you've got is one lousy pistol? Wait, I just remembered. I just had it in my pocket. You might as well take that too. That's everything, really. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. Mm-hmm. Okay, forget about it. I've got more important things to worry about. Good luck. No, coś mi mówi, że jeszcze chciałbym go przetrzepać do końca, ale niestety nie mamy jak. Zabezpieczenia, kolejna elektronika do skakowania. Szafka. O! Kilka jeszcze rzeczy do naszego ekwipunku, zobaczmy. To możemy sobie wyekwipować. A czy jakiś pisztolet jest lepszy? Jest, bardzo dobry. Przenieśmy od razu mody do niego. Tutaj coś mamy dodatkowego? Nie, nie mamy. Ale wiecie co, ludzko, w tym momencie też podziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!